Witam szanowne gronogracze, witajcie w Warhammerze 40 000 Inquisitor Martyr. Kochani, to jest niezła sieka, chcę wam pokazać jeden build, który tutaj zmontowałem. Jesteśmy na levelu 21, czyli innymi słowy doskok, szarża i demolowanie gości. Tutaj widzę, że jakiś marine zarazy jest. Chciałem dzisiaj z wami porozmawiać na temat tej gry, na temat moich odczuć po tej w sumie przygodzie. Nie skończyłem tu jeszcze elementu fabularnego, który bardzo fajnie został zmontowany i wciąga. Zdecydowanie sam element fabularny wciąga. Jeżeli chodzi o samą grę, jest to hack and slash, jak zapewne widzicie. Troszkę inny niż Path of Exile, czy właściwie cokolwiek znamy. Z tego względu, że dość, że jest to, że to działa w świecie Warhammera 40K, to jeszcze właściwie walczymy tu na stacjach orbitalnych, na planetach i klimat, jak tutaj widzicie dookoła, jest całkiem mroczny i ciężki, w szczególności jak krzyczy nasz Inkwizytor, że pośle wszystkich do piachu, co jest całkiem klimatyczne. A sam element fabulary i narracja prowadzona w tej grze jest bardzo, bardzo fajna. Innymi słowy, trzymano się tutaj klimatu. No może dlatego, że patronem tej gry jest Workshop, który posiada prawa do Warhammera. I trzymano się tutaj rzeczywiście takiej dość sztywnej, nie powiem sztywnej narracji. I misja zakończona, bardzo fajnie. Ale klimatu, czyli po prostu trzymano się ram, które zostały wyznaczone. Ale kochani, jeżeli chodzi o porównanie na przykład z innymi hack and slashami, to tutaj mogę powiedzieć, że ta gierka po stronie fabularnej, jak ukończymy fabułę, oferuje oczywiście misje na misje globalne, czyli innymi słowy na przykład musimy wyplenić jakieś tam spaczenie czy elementy chaosu na różnych planetach. Jeżeli tego nie zrobimy, to oczywiście te planety mogą zniknąć w ogóle. Zniknie dostępność tych planet w grze na jakiś czas. Więc w sumie walczymy o to, żeby tych misji było jak najwięcej. I w sumie to jest bardzo fajna sprawa, taka troszkę globalna, ponieważ możemy tutaj wybrać się na koopa i zagrać z kumplami w czteroosobowej drużynie. Więc to też jest fajne, że możemy pokazać innym naszą siłę, nasz build, nasze zdolności innym znajomkom, a przy okazji w sumie ponaparzać potwory. Całkiem fajna rzecz. Tutaj żeśmy misję zakończyli, ale chcę wam jeszcze chwilę pokazać elementy tego buildu. My tutaj działamy na tak zwanym młocie gromowym, który daje nam taki doskok. Taki sus daje nam uderzenie z dystansu w taki sposób i daje nam jeszcze takie uderzenie bezpośrednie, potrójne, no i zwykłe machnięcie młotkiem, które jest dość potężne. Dodatkowo wrzuciłem sobie tutaj pole siłowe, osobistą tarczę próżniową, która daje nam możliwości, że w momencie, kiedy ją wrzucę teraz, a właściwie to teraz wyskoczyłem moim pancerzem, ale wrzucę teraz tarczę i widzicie, dodatkowo mam tarczę nad życiem, co powoduje, że więcej mogę wytrzymać podczas starć. Tutaj mam przy okazji jeszcze działo, którym mogę operować. Wygląda to mniej więcej w taki sposób. A więc to jest właśnie miotacz płomieni. Możemy z tego korzystać, ale szczerze mówiąc, design tych broni to jest fajnie to wygląda, ale nie używamy tego za bardzo, ponieważ skakujemy, demolujemy wszystko i później nie ma sensu tego za bardzo używać. Więc to jest taki mały feature. Czasami może się przydać, czy czasami. Ten w sumie buildzik, powiem wam, że fajnie działa na zasadzie doskoku do przeciwnika w jakiejkolwiek formie, później sus, demolka całości i biegniemy dalej, znowu doskakujemy do przeciwników i właściwie pomimo tego, że jesteśmy turbopancerni, no to mamy tutaj spore możliwości ataku i całkiem fajnie się to sprawuje. Ale pomijając te dywagacje, przejdźmy może do samej oceny gry, ponieważ ja tutaj mam mały problem z tą gierką. Pierwsza sprawa to jest to, że element fabularny narracji jest mega. Strasznie mi się podoba. Klimat Warhammera czuję bardzo mocno i jak najbardziej fajnie to zrobili. Jednakże, jeżeli chodzi o resztę, czyli jeżeli fabuła się skończy, czytałem różne opinie na internetach, to mniej więcej kończyło się to tak, że w momencie, kiedy kończymy fabułę, to kończymy z grą. Dlaczego tak jest? Może dlatego, że jest tu mało elementów takich powtarzalnych. Chociaż wielu z was może się ze mną nie zgodzić, z tego względu, że mamy gigantyczną mapę galaktyki i właściwie bardzo dużo różnych misji do wykonania. I teraz wbiłem 22 level, jak widzicie punkt umiejętności dostaliśmy.
Dodatkowo mamy kredyty, bardzo fajnie. Możemy podnieść sobie stopień trudności tutaj w tej gierce dość znacznie. Wejdziemy do systemu, polecimy do systemu tego, gdzie mamy misję kampanii. I właściwie możemy w każdym przypadku sobie kliknąć na jakąś tam misję i spróbować, właściwie polecimy sobie na tą planetkę i spróbować zmniejszyć poziom trudności. To jest pierwsza sprawa, czyli tak jakby replayability, taka zdolność grania w różnych, na różnych stopniach trudności jest. Jednakże no, czasami trzeba ostro pofarmić, żeby do tego poziomu dobić, gdzie żebyśmy nie zginęli tak szybko i od razu. Okej, ale przejdźmy sobie może do kart Tarota, bo to jest dość interesująca koncepcja. Tam jest wyszczególniony ten poziom trudności dość znacznie. Idziemy sobie tutaj i o co tutaj chodzi? Tak naprawdę dobieramy sobie karty, które mają tutaj jakieś specjalne zdolności, jak na przykład misje premium będą ograniczać się do przeciwników typu Nargol, okej, albo tutaj różny Renegad i Chaos. Efekt tworzy misję łupy wojenne i nagroda zwiększona szansa na znalezienie implantów i tak dalej, więc każda ta karta niczym w Magic the Gathering ma jakąś tam jakiś element zaskoczenia, więc możemy mniej więcej to zmontować z kart, które widzimy i dorzucić jeszcze pomniejsze arkana. Te pomniejsze arkana tu na przykład nie możemy zginąć ani razu, więc zwiększa tutaj jakby trudność, ale zapewnia jeden dodatkowy przedmiot rzemieślnika, więc możemy sobie to mniej więcej rzucić. Tutaj dodatkowo zapewnia punkty losu, czyli to są punkty losu, za które tworzymy tak naprawdę tą całą mapę, bo to jest losowa mapa. Dodatkowo możemy wybrać sobie stopień trudności, trudny, ekstremalnie trudny, i tutaj jest pokazana siła, którą powinniśmy mieć i niemożliwy, czyli na czerwonym. Albo wróżbiarstwo, tutaj troszkę mniej płacimy, ale tworzymy losowy właściwie losową mapę, więc to są takie mapki niby tak jak w Path of Exile, ale nie aż tak bardzo. Znaczy w pewnym sensie jest fajna losowość, bo czasami lądujemy na planetach na Ziemi, tam jest dość duży obszar do biegania, czasami trafiamy na jakieś stacje badawcze, czasami trafiamy na różne elementy w kosmosie. W sumie jest ta możliwość grania ponownego, jednakże no nie jest aż tak bardzo to wciągające jak dla mnie. Strefa fabularna jak najbardziej wymiata, ale jakoś tak tryb osobowy no jakoś tak mnie nie wciągnęło osobiście. Mamy tu też inokulatory, jak widzicie, czyli możliwości tworzenia tutaj różnych kompozycji, później wstrzykujemy to sobie i mniej więcej dostajemy, jak w tym przypadku, zwiększenie wszystkich zadawanych obrażeń 200% przez 5 sekund, na przykład. Albo zwiększa pojemność inokulatora i każdy dodatkowy buff oczywiście zabiera jakieś tam koszty. Więc kochani, dość fajnie to zrobili, powiem szczerze. I jeżeli chodzi o właśnie sam ekwipunek, też fajnie to działa. Możemy wykupić różne rodzaje pancerza. Mamy tutaj wyrzutnie rakiet, mamy tutaj stacjonarne działka, mamy różne tarcze energetyczne, granaty, plany, które później możemy tworzyć, więc w sumie jest tutaj całkiem dużo sprzętu, w szczególności, że możemy, na przykład dorwiemy sobie jakiś tam sprzęt, możemy wszystkie, nie wiem, rzadkie przedmioty wykończyć, rozwalić, dostać materiały i wyprodukować tu sobie jakieś różne elementy, w szczególności, że jest tutaj też taka opcja jak wzmacnianie przedmiotów, że przedmiot trochę trwa, ale jest mocniejszy. Mamy drzewko technologiczne samej produkcji, więc powiem wam, że dość dobrze to wygląda. Już pomijam samą postać, która też ma drzewko umiejętności, tak jak tutaj widzicie, więc możemy sobie wykupić już tutaj do walki wręcz dodatkowe obrażenie, na przykład za level, wyposażenie mamy, postać, którą rozwijamy. I samo, słuchajcie, same umiejętności to jest to dość ciekawa koncepcja, z tego względu, że mamy na samym starcie bodajże 3 drzewka, a po drodze jak wbijamy jakieś achievementy, to nam właśnie się pojawiają kolejne drzewka, więc można zaplanować tutaj specjalny build, który będziemy w jakiś sposób tworzyć. Jednakże jest to dość skomplikowana sprawa, ponieważ musimy na przykład wysadzić 250 wybuchowych pojemników, żeby móc tutaj się bawić. Chyba atak ciepła to są dodatkowe rzeczy do energetyki i do miotaczy ognia.
Jak mi się wydaje. No, albo obrażenia krytyczne, które są całkiem spoko, albo więcej punktów wytrzymałości, no ale to już odblokowałem. I tutaj mamy wypełnić na przykład 25 misji pobocznych. Więc jak widzicie, żeby to wszystko osiągnąć, odblokować sobie to, co chcemy i zmontować cały build, no to w tym przypadku trzeba troszkę pograć. Mamy też ścieżkę purytańską i ścieżkę radykalną. To tu chodzi o moralność, czyli to jest bardzo skorelowane z samą fabułą. Czyli wybory w elementach fabularnych decydują, w którą stronę pójdziemy. Tu później, jak widzicie, też dostajemy jakieś buffy po drodze. Więc powiem wam, że ta gierka jest dość mocno skomplikowana, ale tak naprawdę trzeba dużo grać, żeby te wszystkie rzeczy odblokować i sobie jakiś tam buildzik zmontować. Więc no tak to wygląda, kochani. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, to powiem wam, że ja po samym przejściu elementu fabularnego jakoś nie czuję potrzeby, żeby grać ponownie w tą gierkę. Może inną postacią, w szczególności, że tych postaci możemy sobie troszkę wybrać. Wyjdziemy sobie do main menu i stworzymy postać. Wam pokażę mniej więcej na sam koniec, co możemy zrobić. Możemy zrobić psionika. Ja gram krzyżowcem, czyli ciężko opancerzonym gościem, i zabójczyni. Świetnie się zabójczynią gra. Z tego względu, że dość, że można snajperek używać, to mieczy. Ona jest strasznie skoczna. Ma dodatkowo uskok, unik na spacji. Przeskakujemy z miejsca na miejsce. Fajnie się gra, szybko się gra. I dlatego wam strasznie polecam. Shotguny są przepiękne. Jeżeli chodzi o psionika, to jest to postać, która używa mocy psionicznej. Jak chcecie zagrać takim pseudomagiem w świecie Warhammera, to zdecydowanie możecie sobie wziąć gościa. Jednakże styl gry mi jakoś specjalnie nie odpowiada. Zdecydowanie, jeżeli lubicie szybką grę, wybierzcie sobie zabójczymi. Jeżeli chcecie być takim twardym skórnoczybykiem i wszystko chcecie niszczyć na bliski dystans albo daleki, to krzyżowiec jest dla was jak najbardziej. Tak więc, kochani, to wszystko. Ja mam level 22, powoli sobie gram fabułę, chcę ukończyć. Jak na razie ta gierka jest dla mnie całkiem niezła. Jednakże nie czuję potrzeby, myślę, że po fabule nie będę czuł potrzeby powrotu tutaj. Jeszcze tak do końca nie wiem, czemu tak jest. Może się dowiem, jak skończę fabułę i później zostanie mi tylko ta otoczka do tworzenia różnych, do robienia kart tarota, tworzenia różnych misji i tak dalej, i zobaczę, czy to mnie na tyle wciągnie, żeby sobie zostać tu jeszcze troszkę. A więc dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym filmie. Hej.